Siemanko, z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj mam dla Was make-up zajączka czy króliczka, bo właśnie zbliża się Wielkanoc. Więc jeśli chcecie wykonać taki makijaż, dowiedzieć się jak go zrobić, to zostańcie ze mną do końca, a pamiętajcie też, że jeśli film Wam się spodoba, to zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco i ja Was zapraszam na dalszą część filmu. Zaczynamy i ja sobie założę uszy królicze. Jak widzicie, mam je całe różowe. Niestety nie udało mi się znaleźć biało-różowych, ale myślę, że to jest mała akurat różnica. Nieważne, są całe różowe. Teraz może nie będziecie w trakcie malowania widzieć ich całych, no ale mi po prostu zależy bardzo na tym, żebyście ten make-up z bliska widzieli, a mniej po prostu uszy. Więc słuchajcie, ja ten makijaż wykonam oczywiście, już mogłabym powiedzieć standardowo, tą moją paletką właśnie, weedingową. Z niej będziemy większość cieni używać, ale jak będziemy się robić właśnie na takiego króliczka, to będzie trzeba użyć czegoś białego. Ja na przykład w gratisie dostałam kiedyś takie pisaczki i tutaj jest właśnie biały kolor. Na pewno coś takiego kojarzycie. Tym się właśnie maluję po twarzy. Mam też jeszcze tutaj taką jakby białą farbkę i to używałam na halloweenowy make-up. A w razie czego, żeby jeszcze bardziej podbić ten biały, to słuchajcie, mam po prostu taki biały cień i go sobie też wtedy troszeczkę nałożę na te białe farbki, pisaki i tak dalej, i tak dalej. Możliwe, że jeszcze wykorzystamy takie kolorowe pisaki, które mam i pamiętam, że ostatnio dużo pytań się o nie pojawiło, jak na przykład robiłam dla Was make-up walentynkowy i skąd miałam te właśnie pisaki, kolorowe pisaki. Ja je zamówiłam, słuchajcie, na Allegro, ale one bardzo długo do mnie szły, bo szły aż z Chin. Są tutaj różne kolory i też pamiętam różne paczki tych kolorów właśnie. Ja mam tutaj taki żółciutki, różowy, oczywiście czarny, chyba jakiś brązowy, niebieski, srebrny, no takie różne kolory. One oczywiście nie są tak ciemne, jak tutaj mogą się wydawać, są o wiele jaśniejsze, ale słuchajcie, to też nie ma co się spodziewać jakości jakiejś mega dobrej, bo tak jak wcześniej Wam mówiłam, jak ja je otworzę, chwilkę sobie pobędę, to naprawdę zaraz od razu wysychają i no już tak średnio jest nim jak się pomalować tym pisakiem. Ale dobra, słuchajcie, lecimy. Ja oczywiście tutaj mam taką niewielką inspirację z Neta. Coś oczywiście pozmieniam po swojemu. No i standardowo po prostu zaczynamy z beżem na oku. Beżowy cień już też sobie nałożyłam na drugie oko i teraz zaczniemy różowy kolor nakładać i słuchajcie, taki różowy damy ciemniejszy. Nie wiem, czy kamera zechce to złapać. Tak jest. Taki ciemniejszy na górną powiekę i on też nie będzie na całej powiece, a po prostu gdzieś tutaj wyżej. Na ruchomą powiekę nakładamy go tutaj. Tutaj jest takie wgłębienie właśnie, więc tak dajemy ten cień i on ma być właśnie tutaj wyżej, a tu niżej będzie brokacik i myślę, że dzisiaj, słuchajcie, też poszalujemy sobie z tym brokatem, jak to było na, w make-upie walentynkowym. Odwzorowaliście go nawet na Instagramie, widziałam Wasze prace, więc może i ten Wam się uda odwzorować. Ok, myślę, że na razie tyle tego koloru tutaj wystarczy. Oczywiście jak wszystkie kolory się ze sobą połączy i jeszcze na koniec doda beż, to będzie to lepiej wyglądało, bo trzeba będzie to dobrze wyblendować. Na razie można powiedzieć, że jest jakaś tam plama, ale spokojnie, nie trzeba się tym martwić. Ale myślę, że jeszcze sobie dodam tego różu. Ok. Co nieco i tak wyjeżdżam tutaj niżej na powiekę, ale to naprawdę nie szkodzi. Na dół myślę, że dam po prostu tym samym pędzelkiem, nawet tylko sobie troszeczkę wytrę beżowy cień, tak żeby jak nałożę na ten beżowy cień różowy brokat, to słuchajcie, ten różowy brokat będzie troszeczkę jaśniejszy, że nie będzie ten make-up taki ciemny. Po prostu ten beż mi się wybije troszeczkę z tego brokatu, spod brokatu i będzie ten make-up taki jaśniejszy. Coś takiego chciałabym po prostu uzyskać. Nakładamy. Ja zacznę nakładać ten brokat od środeczka tutaj, bo zastanawiam się nad złotym brokatem, ewentualnie od wewnętrznej części
tej powieki bardzo dobrze przykleja się ten brokat. Ten to totalnie się, słuchajcie, nie osypuje. O, no teraz coś mi spadło, ale słuchajcie, bardzo dużo go sobie tutaj na palec nałożyłam. Naprawdę bardzo dobry brokat. Ja go sobie jednak tutaj już poprowadzę do wewnętrznej części. Jak mega dużo mam go na palcu, no to wtedy coś tam się osypuje, ale tak, to jest taki, no takie masełko, powiedziałabym, i normalnie genialnie się trzyma i palca, i powieki, naprawdę jest to super. Zobaczcie, wygląda to tak. No przepięknie się to mieni i na poliku wcale nie mam czegoś takiego, że to się bardzo dużo osypało, ale jakoś ja bym chciała, słuchajcie, oddzielić tak naprawdę ten ciemny róż od tego brokatu. Więc myślę, że ten pierwszy róż, co użyłam, jest troszeczkę, no, taki może za jasny. Też teraz ten, co użyję, też jest jasnym różem, ale jest taki inny odcień go. Więc słuchajcie, poprawię może tu. I niedługo będę musiała to rozblendować. Okej, wracam do Was po chwili i słuchajcie, ja już sobie wyblendowałam ten róż z beżowym cieniem u góry. Z drugim okiem zrobiłam to samo. Dodałam sobie jeszcze troszeczkę rozświetlacza właśnie tutaj w kąciki brwi, ale chyba troszeczkę za mało, bo mało go widać. No i tutaj też na powiekę dałam sobie taką kreskę brokatu. Widzicie, jak sobie ruszam głową, to ten brokat lepiej jest widać. Kolejny update i zobaczcie, oczy z bliska wyglądają w ten sposób. Już sobie troszeczkę wytuszowałam rzęsy, ale mam przygotowane też sztuczne. No i dodałam też bronzer właśnie na poliki i teraz tak naprawdę make-up ten zajączkowy, króliczy się zaczyna, bo oczy to, słuchajcie, mało akurat ważne, to dzisiaj jest taki dodatek. W tym momencie musimy zrobić sobie nos, też coś nad brwiami i w ogóle taki pyszczek jakby zająca. Nie ukrywam, że będzie to dla mnie po prostu wyzwanie, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie. I teraz tak, mam pędzelek i tą taką białą farbkę właśnie i moim zadaniem jest tutaj najpierw zrobić taką kreseczkę nad moimi brwiami i po prostu namalować tutaj takie brwi jakby królika. Czyli takie włoski, on ma takie długie, białe. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, że ten pędzelek da radę. Dobra, no to lecimy, słuchajcie. Tym jest zdecydowanie lepiej to robić. Teraz szybciutko zajmujemy się, słuchajcie, nosem. Możecie pytać, o co tutaj chodzi, dlaczego to mi się nie pokrywa, słuchajcie, bo ja tutaj wiele, wiele lat miałam po prostu kolczyka w nosie i nadal jest jakby taka właśnie dziurka. No teraz to już absolutnie się żadnego kolczyka do nosa nie wsadzi, ale słuchajcie, nadal ta dziurka już jest. Malujemy sobie, słuchajcie, dolne usta na biało, a górne na różowo. Też trzeba będzie po prostu zrobić takie kłaczki jakby. To już jest większa powierzchnia, więc ja po prostu biorę sobie gąbeczkę, która jest w tym zestawie i po prostu daję tutaj ten biały, czyli tą farbkę i robimy taki pyszczek i stąd będziemy wyprowadzać właśnie te jakby wąsy w sumie, czy sierść. Jak widzicie, zrobiłam sobie już też nosek, dałam ten sam róż, ten taki pierwszy, jaśniejszy, właśnie na nos i sobie go jeszcze tutaj poprawiłam, słuchajcie, tym rozświetlaczem. Podwłoki brwiowe też sobie dałam więcej rozświetlacza, a w tym momencie nakładam sobie tą białą farbkę pędzelkiem, ale z tej kredki, to jest zdecydowanie lepsze. No i właśnie teraz moim zadaniem jest po prostu zrobienie
takiej sierści w sumie, bo to nie będą wąsy, tylko sierść. W ogóle widzę, że w kamerze wy tego nie widzicie, więc ja po prostu, jak sobie już to zrobię, to pokażę wam się bliżej w kamerze. I w sumie, słuchajcie, to już jest taka końcóweczka. Ciężko się robi tą sierść, słuchajcie, tym pędzelkiem, bo on się tak jakby rozpłaszcza i te kreseczki nie są fajne, takie cienkie, ale po prostu powoli, powoli i da się to zrobić. Okej, na razie jedną stronę wam pokażę. Zobaczcie, tak to wygląda, jak jest blisko. I tu na dole, no a tu jeszcze nie jest wykończone, więc na razie nie ma na co patrzeć. Ale myślę, że w sumie jest spoko, słuchajcie. Dajcie znać. Dajcie znać. Ja już tutaj sobie wykańczam to. I tak naprawdę make-up prawie będzie skończony. No i teraz słuchajcie, takie kropeczki musimy zrobić, jak na przykład są wąsy, więc tu jedna kropeczka, tutaj. A i teraz to samo po drugiej stronie. Tu robimy, słuchajcie, taką jakby przegrodę. I tu musimy zrobić kreseczkę bardzo równą. Okej. Więc teraz wiecie, o co chodziło właśnie. I make-up końcowy wygląda w ten sposób. Są uszka i słuchajcie, są też sztuczne rzęsy, więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że on się wam spodobał. Jeśli tak, to postarajcie się go odwzorować i oznaczcie mnie koniecznie na Instagramie. Jak wam się podobało, to zostawiacie łapy do góry, subskrybujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek i zapraszam was na kolejne filmy na tym kanale. Pa, pa!